Przed nami ósma już edycja Narodowego Czytania. Do tej pory na świeżym powietrzu mogliśmy usłyszeć Pana Tadeusza, Zemstę, Wesele czy Przedwiośnie. W tym roku będzie to edycja specjalna, bo w całości czytana przez strażaków. Bo kto jak nie oni wie, ile soku malinowego musi zdobyć tato, by dostać się do tej formacji. Na scenie zobaczymy 9 odważnych z Państwowej Straży Pożarnej. Wykazują znakomite zrozumienie tego, że przy literaturze i dzięki literaturze można się znakomicie bawić i można połączyć poprzez literaturę wiele wspólnych działań. Jeden z czytających, dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej, ma przeszłość w teatrze amatorskim. Od razu można było to wyczuć na scenie, kiedy zaczął czytać swój fragment. Strażacy postanowili pójść o krok dalej i oprócz przeczytania noweli Brunona Schulza zorganizowali na Placu Ratuszowym mały piknik rodzinny. Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich na Plac Ratuszowy, żeby z nami przy orkiestrze też z Ochotniczej Straży Pożarnej z Piechowic, jak również przy grochówce strażackiej będzie można zobaczyć samochody oczywiście pożarnicze, jak również mamy dla dzieci atrakcje. Mamy nadzieję, że pogoda dopisze takie różne atrakcje czy zabawy wodne. Narodowe czytanie cieszy się w Jeleniej Górze dużym zainteresowaniem. Myślę, że to przypomina ludziom o tym, że mamy literaturę, że warto czytać. To zrzędzenie, że ludzie nie czytają, to jest częściowa prawda, bo też dziennie w bibliotece, w filiach, no to jest od 500 do 800 osób, które wymieniają książki. Są ludzie, którzy czytają. Organizatorzy zapraszają do wzięcia udziału w kolorowym korowodzie, który w sobotę o godzinie 15 wyruszy spod Książnicy Karkonoskiej i przejdzie na Plac Ratuszowy, gdzie przy wtórze orkiestry strażackiej posłuchać będzie można dobrej literatury.